Witam Was serdecznie w programie Futbolownia. Moim dzisiejszym gościem jest założyciel popularnego portalu Weszło.com oraz dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski. Witam, witam Krzysztofie. Witam. Zauważyłem, że przy okazji wywiadów z Tobą zazwyczaj twierdzisz, że rozmowa czy wywiad z Tobą niekoniecznie jest ciekawy. Bo jestem nudziarzem, zwłaszcza przed kamerą, tak. No właśnie, chciałem tutaj poruszyć, bo czy Ty nie czujesz się jako może trochę wzór do naśladowania, bo generalnie często wyrażasz jakieś takie dość mocne opinie, czy to w internecie, czy gdzieś starasz się tych opinii wyrażać na temat polityki, czy nie polityki, tych piłkarskich tematów. A z drugiej strony twierdzisz, że no właśnie nie jesteś tutaj jakby takim wzorem do naśladowania. Z czego to wynika? Wiesz, ja nie staram się wyrażać opinii, ja po prostu je wyrażam, taki jestem, nie myślę o konsekwencjach, nie przymilam się jakimś tam ludziom, nie przymilam się ważnym osobistościom, nie myślę o tym, że jak skrytykuję, nie wiem, TVP, to potem w TVP nigdy nie dostanę, nie wiem, roboty. Nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre, bo może to jest trochę głupie, nawet nieżyciowe, ale nie analizuję konsekwencji, jestem sobą i staram się mówić czy pisać dokładnie to, na co mam ochotę, natomiast chyba nie każdy powinien to robić, przynajmniej nie na każdym etapie swojego życia zawodowego, bo może to mieć negatywne skutki i trudne do odkręcenia. Ja też oczywiście sobie mnóstwo mostów spaliłem, mnóstwo drzwi zamknąłem. Oczywiście nie rozpaczam z tego powodu, ale biorę to jakby jako normalną część mojego życia. A bierzesz pod uwagę, że wiele osób, takich młodych jak ja, czy takich dziennikarzy, bierze sobie ciebie jako taki wzór właśnie do naśladowania? Bierzesz to pod uwagę? Czy... Znaczy, wolę tak o sobie nie myśleć. Myślę, że dobrze by było, jakby każdy dziennikarz miał sam pomysł na samego siebie. Ja nigdy nie miałem wzoru w dziennikarstwie. Podglądałem jednego, drugiego, trzeciego, ale nie na zasadzie naśladowania, a jedynie jakichś tam spostrzeżeń, jak robią to czy tamto, ale nigdy się na nikim nie wzorowałem. Myślę, że wzorowanie się na kimś w dziennikarstwie do niczego dobrego nie prowadzi. Trzeba mieć swój tak samo charakter pisma, jak swój charakter po prostu na co dzień i iść własną drogą. Własny styl, można powiedzieć. Mhm. Bo jakby nie patrzeć, no masz własny styl, który jest dość charakterystyczny. Można powiedzieć, że też przez to jedni cię lubią, a drudzy niekoniecznie. Masz tyle samo wrogów, jak i wyznawców. To wczoraj miałem spotkanie w wydawnictwie i mówi, że prezes wydawnictwa mówi, że taka dziwna sytuacja, którą się nigdy nie spotkali, ponieważ wykupili jakieś tam reklamy na Facebooku i jest bardzo dużo lajków, ale też jest bardzo dużo tych, wiesz, kciuków w dół, nie? Że zawsze jak książki jakichkolwiek autorów wypuszczali, to były same lajki, no bo to taka książka, tak, tak. To książka, tam zalajkujesz i zapomnisz, tak? A tu straszne takie emocje idące w obie strony, i pozytywne, i negatywne. Powiedziałem, że to dla mnie nic zaskakującego, bo całe życie jestem przyzwyczajony do tego, że dla części jestem a dla części jestem normalnym kolesiem. Najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę bardzo mało osób mnie zna i bardzo mało osób wie, jaką ja jestem osobą. Natomiast tworzą sobie jakieś wyobrażenie mnie na podstawie moich tekstów, które z których nie do końca można odczytać tak naprawdę, co ja sądzę, kim jestem i jak się zachowuję na co dzień. Właśnie, myślę, że też dużo osób bierze ciebie za jako taką osobę dość arogancką przez to, że mówisz szczerze, nie? Bo między tą szczerością a arogancją jest cienka granica i myślę, że niektórzy w ogóle nie potrafią tego rozdzielić totalnie. To prawda, że w Polsce osoba, która po prostu mówi, co myśli, jest trochę dziwadłem takim, a już na pewno osobą, nie wiem, zarozumiałą, właśnie arogancką. Ja się nie mam za osobę zarozumiałą ani arogancką, ja po prostu mam się za osobę szczerą. Nie wiem, no, grzecznie podaję rękę ludziom, mówię dzień dobry, do widzenia. Zachowuję się moim zdaniem, moje zachowanie nie odbiega jakoś od norm powszechnie przyjętych, ale taką mam taką łatkę aroganta. Wiesz, mnie to nawet za bardzo nie interesuje, bo co mnie interesuje? Opinia osoby, która mnie nie zna, tak? No, bo... Tym bardziej w internecie, która... W internecie, oczywiście. Znaczy, czy to by było takie fajne, jakby wszyscy pisali, że jestem, wiesz, super miłym kolesiem? To nie wpływa to na moje życie, tak? To są jakieś tam opinie, które przeczytam, czasami się uśmiechnę, czasami da mi do myślenia, ale wiesz, ja normalnie śpię i chodzę z dzieckiem pograć w piłkę, nadjeżdżalnię na basen i tak dalej. No zazwyczaj wtorki po twoim artykule to zazwyczaj jest gorąca burza na Weszło. Jeszcze jak jest taki temat bardzo medialny, to już w ogóle. Tak. Wiesz, ja... Bo zacząłeś w tą politykę wchodzić. Myślę, że to mocno tak ludzi już, nie dość, że piłka nożna czasem dzieli te kluby,
jedni między realem Barcą, a jeszcze wszedłeś w politykę, już w ogóle tam ludziom aż jakby mogli to wyskoczyli. W politykę nie wszedłem. W politykę, znaczy, chodzi mi takie tematy troszkę. Napisałem kilka tam, trzy czy cztery teksty polityczne, ale to były trzy czy cztery teksty, nie wszedłem na zasadzie. Czasem ciężko się nie odnieść też przecież. No, tak, gdybym chciał wejść w politykę, bym założył portal o polityce i pisał o niej na okrągło, zwłaszcza, że moim zdaniem jest to bardzo łatwy biznes w Polsce, zrobienie dobrego portalu politycznego, że to momentalnie by wystrzeliło, ale mi się tego nie chce robić, bo po prostu nie mam takiej zajawki. Ja piszę teksty polityczne pod wpływem, można u Ciebie przeklinać? Czy nie można, no więc piszę teksty pod wpływem jakiegoś tam silnego wkurwienia i wtedy mam wenę. Natomiast nie mam potrzeby pisania o polityce na co dzień, chyba że parę zdań na Twitterze. Bardzo boleję nad tym, że w Polsce, wiesz, skrytykowanie jednej opcji politycznej od razu klasyfikuje cię jako zwolennika drugiej, co jest zupełnie nonsensem. Mamy jakieś dwa plemiona, niektórzy mnie zaliczają do pisowców, podczas gdy jak sięgną po te moje polityczne wpisy, to tam pisałem, że gardzę PiS-em i tak, albo nie, żeby nigdy nie zagłosuję na PiS. Ale że krytykowałem PO, to stałem się pisowcem, no ale niech tak będzie, potem za rok będę jakimś tam lemmingiem znowu, wiesz. No ludzie szukają, żeby się do czegoś doczepić. A powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z dziennikarstwem, bo no, opowiadałeś troszkę o tym, gdzieś tam też czytałem te wywiady, wszędzie wspominałeś, w wieku 14 lat tak zacząłeś pisać do Przeglądu, jakbyś mógł tak może szerzej coś opowiedzieć, ten twój początek w ogóle, jak ci się udało tam dostać i jak to poszło dalej, że tak powiem. Napisałem list, e-mail do redakcji Przeglądu Sportowego, miałem 14 lat, to było pewnie w marcu 1997 roku. Wtedy e-maile to nie było to, co dzisiaj, to chyba w całej redakcji jedna osoba je potrafiła obsługiwać, był to Michał Rosiak, który o dziwo odpisał mi na tego maila i zaprosił mnie do redakcji, jakby nie zważając na to, że ja napisałem szczerze, że mam 14 lat. No, normalnie to, gdyby przyszedł to kto inny, nie wiem, Dariusz Stolarczyk, czy nie, Maciej Polkowski, to by powiedział, ucz się pilnie i napisz za 4 lata, no. Tak? A Rosiu tak nie napisał, napisał, że przyszedł do redakcji. Dał mi jakieś takie zwykłe zajęcia pomocnicze, że tak powiem, przynieś modaj, pozamiataj, bo przecież to nie od razu było wielkie pisanie, ale jak już wszedłem, to nie wyszedłem, tak? Po prostu zabarykadowałem się w tej redakcji, starałem się każdemu pomóc, każdemu ułatwić życie, każdemu dziennikarzowi. Nie wiem, wiesz, kiedyś nie było bazy zdjęciowej takiej normalnej, że wstukiwałeś sobie na komputerze nazwisko, nie wiem, Zieliński i wyskakiwał ci Jacek Zieliński, tylko musiałeś iść tam piętro wyżej do fotografa, który miał całe regały w zdjęciach, wyszukiwałeś albo po dacie, albo po meczu, albo albo alfabetycznie. Wyszukiwałeś to zdjęcie piątry poziom, przynosiłeś i dopiero trzeba było skanować, więc to było mnóstwo czynności, których normalni dziennikarze nie chcieli wykonywać, no bo to było... Żmudna robota. Żmudna robota, no tak, no na pewnym etapie zawodowym, jak jesteś, to rzucasz to na ludzi, którzy są pod tobą, ja to rozumiem. I ja to wszystko chętnie przyjmowałem, więc będąc tam cały czas, w końcu udało mi się wywalczyć sobie w miarę silną pozycję. Jakiś był moment taki przełomowy w twojej tam karierze, ścieżce kariery? Nie, myślę, coś, że... co ciebie bardziej jeszcze tam zmotywowało, że dalej szedłeś? Nie, myślę, że wszystko postępowało dość stabilnie. No, nie wiem, czy takim momentem było pisanie pierwszego meczu Ekstraklasy, to chyba miałem tam dopiero co skończyłem 15 lat. Może tak, ale nie, wydaje mi się, że... Później jeździłeś na mistrzostwa, tak? Wysłali cię no tak, dość młodym wieku, to już był rok 2002, to ja do tego czasu zdążyłem napisać trochę fajnych tekstów i pokazać, że jestem pracowity i przede wszystkim, o czym młodzi dziennikarze zapominają, że jestem zdyscyplinowany, że przysyłam teksty na czas, że jak trzeba, że jak pociąg odjeżdża o 9 rano, to jestem na dworcu 8.55, a nie o 9.05 i dzwonię, że pociąg odjechał i co teraz mam zrobić, tak? Więc można było na mnie liczyć, można było liczyć, że napiszę tekst na czas, że ten tekst, jak ma mieć 2000 znaków, to będzie miał 2000 znaków, a nie 2300 albo 1700, bo to też jest istotne, żeby ułatwiać wszystkim wokół ciebie pracę i żeby dokładnie stosować się do wymagań. Czyli można powiedzieć, że to jest taka dość istotna cecha, jeżeli chodzi o dziennikarza, który można powiedzieć zaczyna też, żeby zwrócić na to uwagę. Bardzo istotna, bo na początku nie będziesz błyszczał w felietonach, bo ci nikt nie da felietonu napisać. Na początku musisz pokazać, że najprostsze czynności wykonujesz najlepiej jak się da. Czyli trzeba być sumiennym przede wszystkim.
Tak, jakakolwiek oznaka braku sumienności w tym wieku dyskwalifikuje. No, ludzie, to wiesz, to nie jest przedszkole. No, ludzie nie chcą niańczyć takich młodych chłopaków, nie chcą ich prowadzić za rączkę, opowiadać, co to będzie w nich raczej. Oni chcą przyjść do pracy i jak najszybciej ją skończyć, a żeby ją jak najszybciej skończyć, to ty musisz rozwiązywać problemy, a nie tworzyć. Więc ja starałem się rozwiązywać problemy, a nie tworzyć. No nikt teraz nie ma, ludzie nie mają tak czasu, żeby przede wszystkim poświęcać jeszcze dla rozwoju innych, tak? To jest chyba też duży problem, że każdy praktycznie, tak jak mówisz, idzie do pracy i chce jak najszybciej wrócić do jakichś swoich bardziej przyjemnych rzeczy. Ludzie dzisiaj chcą być dziennikarzami cały czas, ale rezygnują przy pierwszym niepowodzeniu, przy pierwszym ostrzejszym tekście, przy pierwszym dokręceniu śruby. Trzeba się obchodzić nimi, naprawdę, obserwuję to jak z jajkiem, tak? To nie jest mój styl. Ja byłem nauczony jako młody dziennikarz, że ode mnie po prostu wymagano, nikt się nie przejmował tym, czy ja się poskarżę mamie, że byłem źle potraktowany. Czyli to, że ty też nie jesteś skłonny, że tak powiem, kogoś prowadzić za rękę, pewnie wynika też z tego, że ty nie byłeś też prowadzony, jakby nie patrzeć, że to tobie wyszło na plus, no jakby nie ja patrzeć. Ja niejako poszukuję trochę ludzi, jakich, takich osób, jaką osobą ja byłem, czyli bardzo samodzielnych. Ja chcę, żeby mnie dziennikarze zaskakiwali, przynosili mi świetne teksty, w których ja nie muszę przecinka poprawić, żebym był zaskoczony świetnym wstępem, świetną puentą. Bo dziennikarstwo, wbrew temu, co wiele osób sądzi, to nie jest zawód, którego tak naprawdę da się nauczyć. Albo od początku to czujesz, albo tego nie czujesz. Jak nie czujesz, to będziesz utrapieniem dla wszystkich wokół, zanim sam zrozumiesz, że trzeba iść w innym kierunku. Co było po przeglądzie? Jak to dalej poszło? Po przeglądzie był przez jakiś czas Super Express, ale chyba dość krótko, bo to było, nie wiem, z pół roku. W Super Express to było fajne miejsce pracy. W ogóle ludzie postrzegają tabloidy jako najłatwiejszą formę dziennikarstwa, podczas gdy jest zupełnie odwrotnie. Tabloidy to jest najtrudniejsza forma pracy w gazecie i olbrzymia szkoła tak naprawdę. Żeby pracować w tabloidzie, to musisz mieć umiejętność pisania zwięźle, pisania, wyszukiwania nieszablonowych tematów, bo nie możesz napisać po prostu, że Legia wygrała z Piastem. Musisz znaleźć historię, która sprzeda ten mecz w inny sposób. Musisz spojrzeć tabloidowo, czyli trochę od tyłu, trochę w innym kierunku niż normalnie. Musisz być bardzo kreatywny do tabloidu. A samo pisanie krótkich tekstów też jest ogromną szkołą, bo wierz mi, że dużo łatwiej napisać dobry tekst na 4000 znaków niż dobry tekst na 1600 znaków. Żeby w 1600 znaków trochę zabawić się słowem, dać fajną puentę, sprawić, żeby czytelnik się zaciekawił i uśmiechnął na koniec, to naprawdę musisz mieć na to pomysł. A na 4 to możesz napisać jakieś bla 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 i to też coś tam wyjdzie. Przeczytasz, zapomnisz i tyle. Ale da się tego w jakiś sposób nauczyć, czy mimo wszystko trzeba mieć to, czy to jest kwestia też praktyki? Mi to przyszło w sumie dość łatwo, bo może dlatego, że w przeglądzie sportowym odpowiadałem przez długi czas za po prostu wymyślanie tematów i wymyślałem tematy nie dla siebie, ale dla innych, w gruncie rzeczy, jako szef działu. Więc potem, jak w Super Expressie byłem znowu po prostu dziennikarzem, no to wymyślenie tematu dla mnie samego nie sprawiało mi trudności. Wcześniej wymyślałem dla parunastu osób, teraz dla samego siebie, więc jakby przeszedłem to bezboleśnie. No a zaraz po Super Expressie, czyli jak pracowałem w Super Expressie, dostałem propozycję, bo powstawał dziennik Polska, Europa, Świat. To była gazeta, która wchodziła dość hucznie na rynek z dużą kampanią reklamową. No i wtedy stworzyliśmy tam bardzo fajny dział sportowy z wieloma wybitnymi postaciami i wydaje mi się, że tworzyliśmy świetny sport, nawet zastanawiałbym się, czy to nie był tak gazetowo najlepszy sport w moich czasach. Mhm. Coś jeszcze po tym dalej było, czy to już było, weszło? Nie, po dzienniku jeszcze było, tylko że potem ja zacząłem pracować w firmie bukmacherskiej B24, byłem ich przedstawicielem na Polskę i to dziennikarstwo tak już nie za bardzo mnie kręciło, tyle, że jakby pieniądze były nieporównywalne. Znaczy w dziennikarstwie też zarabiałem bardzo dobrze, ale tam jeszcze... Ale spadła ci motywacja? Czy o co chodziło? Wiesz co, może trochę motywacja, może trochę momentami ciężko było godzić jedno z drugim i musiałem się zdecydować. I potem był taki moment, że nie pamiętam już nazwiska tego człowieka, w każdym razie jedna z jakichś tam postaci w wydawnictwie, Klinger, powiedziała mi, że znaczy mi się zdecydował, że albo mogę iść do
przeglądu sportowego, przegląd wtedy został kupiony chyba przez Axla, i że mogę iść na jakieś tam wyższe stanowisko albo skoncentrować się na bukmacherce. Powiedziałem dziękuję, skoncentruję się na bukmacherce, bo po prostu... A co robiłeś jako w tej bukmacherce? Byłem przedstawicielem na Polskę, czyli zajmowałem się wszystkimi interesami tej firmy w Polsce. Więc skoncentrowałem się na tamtej rzeczy i to był taki krótki odpoczynek od dziennikarstwa. Potem jeszcze był magazyn Futbol, gdzie byłem naczelnym. I czy coś jeszcze było? Coś tam było, jakieś tam felietony do tygodników, miesięczników, jakieś tam reportaże, ale to wszystko takie bardziej już ze skoku. I weszło? Wtedy weszło? Weszło, powstało z nudów, weszło, powstało, dlatego że jakby pracując u tego bukmachera w pewnym momencie już pewne sprawy były tak dobrze poukładane, że ja nie miałem za dużo zajęć i mieliśmy jakieś tam narady telefoniczne raz w tygodniu, takie telekonferencje, a poza tym przez 6 dni, wiesz, leżałem do góry brzuchem i tylko czekałem na pensję, więc jak tak człowiek leży do góry brzuchem, a jeszcze jak na tym brzuchu położy komputer, no to palce same chodzą i zaczynasz coś pisać, tak? I jak zacząłem coś pisać, to stwierdziłem, a stworzę coś takiego. Miałem jeszcze w głowie, że po prostu stworzę portal, który pomoże mojej firmie, że po prostu nawet nikomu nic nie mówiąc, jasne, sam siebie zareklamuję i podbiję sobie trochę, wiesz, trochę sobie wyniki na polskim rynku. Świetny pomysł właśnie na to, żeby jeszcze dodatkową reklamę zrobić, że samemu można siebie reklamować. Właśnie też pamiętam początki weszło, bo w sumie jestem praktycznie od początku, jak czytałem, i no zupełnie co innego w stosunku do tego, co jest teraz z tym portalem. Faktycznie, że zaczynało się to tak powolutku, niby tak nieśmiało, a później chyba duży odzew też spowodował, że zacząłeś rozwijać ten portal, tak? No okazało się, że trafiliśmy w jakąś niszę rynkową. No że... właśnie, no jakby nie patrzeć, no to ten portal to było trafienie w niszę. Prawda jest taka, że nikt o piłkarzach nie pisał szczerze, nikt o piłce nie pisali szczerze. Było takie towarzystwo wzajemnej adoracji. I jeśli ktoś się śmiał z zawodników, czy z klubów, czy z trenerów, to śmiał się gdzieś, wiesz, na korytarzu, a już jak szedł napisać tekst, to pisał, że niestety się nie udało wygrać, ale było blisko. No, tym językiem kibice nie rozmawiają o piłce, rozmawiają zupełnie innym językiem. Ja jeszcze miałem ten plus, że nie tylko chodziło o sam język, no, ale znałem ludzi piłki, tak? Przez wiele, wiele lat wyrobiłem sobie sporo znajomości, więc udało mi się sprzedać mnóstwo zakulisowych historii. No i się rozwinęło. A miałeś jakieś trudne momenty? Nie, ja nie wiem. Konsekwentnie tak, idzie, tak. Rozumiem, wszystko w przód. A były jakieś osoby, które chciały ci zaszkodzić? Wiesz, mam mnóstwo ludzi, którzy chcą mnie zaszkodzić. To mógłbym... Ewentualnie możesz powiedzieć o tych, które ci pomogły, które miały wpływ na twoją jakby tutaj ścieżkę kariery zawodowej. Wiesz, wpływ na moją ścieżkę kariery mieli poza Michałem Prosiakiem, który odpisał mi na maila, mieli wszyscy ci, którzy po prostu mnie nie wykopali za drzwi, tylko znosili to, że 14-latek gdzieś tam chodzi, plącze się pod nogami, tak? Więc każdej z tych osób mogę podziękować, bo wiem dobrze, że byłyby redakcje, w których nie patrzono by na mnie z taką życzliwością. Natomiast wierz mi, że wrogów ja mam mnóstwo. Jakbym miał się przejmować moimi wrogami, to już nie tylko miałbym siłę włosy tu i tu, tylko jeszcze, wiesz, jeszcze tu. A wspomina się, że Paweł Zarzeczny miał jakiś też wpływ na twoją karierę. On też chyba tak wspomina, jak ty się do tego odnosisz. Wiesz, Paweł miał o tyle duży wpływ, że jak był zastępcą naczelnego przeglądu, to podsunął pomysł, żeby to mnie wysłać do Korei i Japonii jako reportera. Myślę, że gdyby kto inny był na tej pozycji, to nie przełamałby hierarchii takiej wewnątrzredakcyjnej tak mocno, żeby wysłać tak młodą osobę, a po prostu Paweł się nie przejmował konsekwencjami, więc jakby ta jego decyzja też była bardzo, bardzo ważna, bo jakby umiejscowiła mnie na trochę innej półce niż byłem wcześniej. Czyli widział w tobie potencjał? Z pewnością, a przede wszystkim chciał mieć teksty na czas i teksty ciekawe. No. To zdecydowało. Wracam jeszcze do jakby twojego portalu, bo właśnie wiele artykułów wywołuje dość dużą burzę komentarzy, bo to jest chyba takim największym smaczkiem też waszego portalu. Te komentarze są dość ciekawe. Niektórzy wchodzą, żeby tylko czytać komentarze, ale właśnie można by powiedzieć, że was się uwielbia albo nienawidzi. Ja chciałem zapytać, jak ty do tego podchodzisz, no bo to ja wynika uwielbiam. Z tego, że uwielbiasz. To wynika z tego, że bardziej właśnie ludzie zazdroszczą, czy tego, że odnieśliście jakiś taki sukces, czy to jest takie założenie, żeby właśnie wzbudzać kontrowersje? Nie, założenia nie ma, to nie ma takiego biznesowego planu, czy też... No wiesz, nie, no tak mimo wszystko nie było zarzucają, takiego, nie? Nie było takiego planu, że piszesz pod kliki to pisze, nie wiem, Wirtualna Polska, tak?
niewiarygodna historia, zmarł zawodnik tam, wiesz, z Warszawy znany, a się okazuje, że tam w 57 grał, wiesz, w Kaja na Brodkach, nie? Wrzuca się Lewandowskiego i na przykład jest inny Lewandowski. Tak, tak, tak. No więc to nie, to są wyłudzalnie klików na rynku i jest ich coraz więcej. Kliknij tutaj, biust pokazała Anna Lewandowska, nie? Albo coś tam. Ja na weszło takich rzeczy nie widzę. Ja widzę tam bardzo dużo merytoryki. Oczywiście ona jest podawana w innej formie, bo w formie przystępnej, w innym językiem. Językiem może trochę bardziej spotykanym w pubie niż w mediach. Natomiast jeśli odsuniesz na bok właśnie język, a skupisz się na suchych faktach, to moim zdaniem jest to jeden z najbardziej merytorycznych portali w Polsce. To znaczy tam jak klikasz, jak klikasz w tekst Olegii, to wiesz, że będzie tekst Olegii, tak? Jeśli klikasz, że jest napisane sensacja i klikniesz, no to tam w środku będzie sensacja. To wiesz, nikt cię nie próbuje oszukać. A komentarze, to wiesz, nie możesz patrzeć na komentarze. Znaczy możesz, no nikt ci nie broni. Natomiast zwykłym prawem czytelnika jest to, żeby mu się coś nie podobało. Ja też widzę, że często czytelnicy zwracają uwagę na błędy, które się zdarzają i bardzo dobrze, że zwracają i bardzo dobrze, że robią to mocnym językiem, bo wtedy autorowi daje to do myślenia, żeby następnym razem się poprawił. Nie mam żadnych pretensji do ludzi, którzy wytykają wpadki. I oczywiście są osoby denerwujące, które się stale pojawiają w komentarzach, które na siłę szukają jakichś minusów, ale to jest część bycia dziennikarzem. Musisz akceptować to, że tak jak po gazetę sięgają różni ludzie, tak na twój portal wchodzą różni ludzie i jedni się bawią dobrze, drudzy trochę gorzej. Najgorzej to być nijakim, najgorzej to nie wywoływać żadnej reakcji. Kiedyś ktoś mi powiedział, że dobra gazeta to jest taka, która cię albo denerwuje, albo po prostu nie możesz się doczekać kolejnego numeru. A tak wiesz, bierzesz mecz i odkładasz, no to jest masakra. A hejt, hejterzy, generalnie jak do tego podchodzisz? Totalnie masz, czy wpływało to kiedyś na ciebie na początku? Nie, chyba mam to w dupie, szczerze mówiąc. Znaczy, bo czasem dyskutujesz z niektórymi na... Dyskutuję, mam takie... Twitter mi zabiera trochę za dużo miejsca, ponieważ ja mam takie poczucie, że jak ktoś coś do mnie napisze, to ja powinienem mu odpisać, wiesz, mam takie poczucie, że oczywiście nie każdemu odpisuję, bo tego jest bardzo dużo, ale gdybym miał takie, gdybym tak spojrzał i zobaczył, że napisało do mnie 150 osób, a ja żadnej nie odpisałem, to miałbym trochę poczucie, że się zachowałem właśnie jak arogant, którym rzekomo jestem, tak? Więc staram się albo odpisywać, albo nie wiem, chociaż lajkiem poinformować, że się z czymś zgadzam. I dlatego tych interakcji u mnie jest sporo i czasami ludzie myślą, że o Jezu, jak on się przejmuje, bo odpisał tam 30 osobom i się z nimi kłóci. Ja mam trochę kłótliwy charakter, lubię dyskutować, ale to nie znaczy, że ja się tym, że to mnie zżera w jakikolwiek sposób. Nie, to jest cały czas zabawa, tak jak w ogóle ten cały hejt to jest takie zjawisko. Oczywiście można się tym przejmować, można, nie wiem, jak Tomasz Lis udawać, że się nie jest hejterem, a będąc największym hejterem w Polsce jak on. Natomiast ja mówiąc szczerze, z jakimkolwiek tak zwanym hejtem spotykam się tylko w internecie, natomiast jak gdzieś idę, czy to na stadion, czy czasami mnie ktoś pozna po prostu na ulicy, zawsze spotykam się z dużą życzliwością, zawsze bardzo sympatyczni ludzie. Nigdy nie spotkałem nikogo, kto mi powiedział złe słowo. No właśnie, nie było nigdy takiej sytuacji. Nie, nigdy takiej przecież sytuacji. Nie, w internecie tego jest i nikt nie potrafi tego powiedzieć prosto w twarz. Czy weszło ma jakieś plany na rozwój, czy to jest jakieś tam spontaniczne działanie? Czy masz jakąś wizję, w którą stronę to ma iść i jak to ma się rozwinąć? To nie ja muszę mieć wizję, to muszą mieć różni ludzie wizję. To plany się na pewno rodzą, na pewno się pojawiają, potem znikają. Zobaczymy, do czego to poprowadzi. Czyli nie ma jednego ujednoliconego, czyli jest to bardziej spontaniczne działanie. Coś tam się pojawia. A ty czujesz się spełniony? Jako dziennikarz, jako osoba, no, czy masz jakieś swoje cele, do których dążysz, swoje osobiste? Na pewno na kilku frontach czuję się spełniony, natomiast to jest taki stan, który trwa jakiś czas, a potem mija, potem szukasz jakichś wyzwań, więc poniekąd są momenty, gdy chciałbym odcinać kupony, ale potem tak mija pół roku albo rok, albo właśnie taki wyjazd tak na 4 miesiące do Barcelony i potem sobie wracam i mówię, no może bym zrobił coś takiego i takiego i zaczyna gdzieś w głowie kiełkować plan, który być może za rok przemieni się
w coś naprawdę realnego. Zmotywowało cię ten wyjazd, ten wypoczynek, takie odcięcie się troszkę od tego? To nie chodzi o motywację, chodzi o bardziej reset kompletny. Taki reset, no naładowanie baterii. Zresztą myślę, że pojęcie takiego wypalenia zawodowego pojawia się u bardzo wielu dziennikarzy w tym momencie, bo to jest jednak... Znaczy, no chutnik też może być wypalony zawodowo, listonosz też. No, każdy z nas wykonuje te same czynności dzień w dzień i czasami się po prostu nie chce ich robić. Niedawno wydałeś książkę, w zasadzie kilka dni temu. Niektórzy dostali, niektórzy wcześniej. No już pochwaliłem się, że jeszcze nie czytałem. No, jeszcze nie czytałem niestety, ale już się pojawiło w księgarniach. Czy ty jesteś zadowolony z tej książki, z tego co tam napisałeś, tak patrząc na chłodno teraz? Bo jeszcze pewnie wyników nie jesteś w stanie ocenić. Czy już jesteś w stanie coś powiedzieć? Nie jestem. Wyniki to wiesz, za pół roku poznamy. No. Natomiast jestem zadowolony z odzewu, który jest nawet zaskakująco dobry od czytelników. Oczywiście pojawiają się pojedyncze głosy, że nie tego oczekiwano. Natomiast jeśli wszyscy, ale to absolutnie wszyscy piszą, że ta książka jest za krótka, mimo że ma 400 stron, może w stronach nie najlepiej liczyć, mimo że ma ponad pół miliona znaków. Jeśli wszyscy mówią, że to za mało, no to znaczy, że to się dobrze czytało. Ja nie robię z pisania jakiejś wielkiej sztuki, znaczy nie chcę pisać wiekoponów dzieł, ja piszę książki rozrywkowe. Chcę, żeby jak ktoś usiądzie w wannie, czy na kiblu, czy w pociągu, czy w autobusie, żeby po prostu szybko mu zleciała podróż, czy cokolwiek innego. Więc z tego co widzę, udało mi się ten cel spełnić. Ludzie się przy tej książce dobrze bawią i żałują, że się skończyła. Więc tak, to mi się podoba. Wykończyłeś już wszystkie historie, czy jeszcze byś dał radę dopisać z 400 stron kolejne? Pewnie bym dał, wiesz, wydawnictwo w ogóle było trochę zaskoczone, że aż tyle stron i tak mówić, że jakby było ze 100 mniej, to by było lepiej. Nie? Ale no, okazuje się, że te 400 też jest do wyknięcia. Ta książka ma taką strukturę, że jest otwarta. Ja mógłbym tą książkę, gdybym chciał pisać non-stop, tak? Mógłbym ją pisać dzień w dzień i z tego byśmy zrobili 4 tomy i pewnie by mi się ciągle przypominały jakieś historie, więc być może mi się kiedyś przypomni ich na tyle dużo, że jeszcze coś dopiszę, ale na dzisiaj uznajmy, że wystarczy, też nie mogę, wiesz, wyskakiwać z każdego miejsca. Ale jeszcze można się czegoś spodziewać. Znaczy, nie, na razie nie, natomiast wiesz, ja kiedyś powiedziałem, że nigdy nie napiszę książki. O sobie nie będziesz pisał. Powiedziałem kiedyś, że nigdy nie napiszę książki po książce z Andrzejem Iwanem, bo nigdy nic lepszego nie napiszę. Potem zmieniłem zdanie, bo wiadomo, życie nas zaskakuje. Potem Szamu mnie poprosił, a weź napiszmy książkę. No to mówię, dobra, no Szamu, no, jak chcesz, to tobie nie odmówię, tak? No to napisaliśmy tą książkę. Potem wydawca przedstał książką do mnie i zaoferował mi takie warunki, że mówię, no dobra, na takich warunkach to faktycznie to napiszę tą książkę, no bo głupio by było żonie spojrzeć w oczy, że jej nie napisałem. Jakbym mi powiedział, co odrzuciłem, no to byśmy mieli ciche 3 dni, tak? Więc napisałem. Ja nie mam jakichś, znaczy ja nie mam, ja nie należę chyba do ludzi, mimo że mogę za taką osobę być uważany, nie należę do ludzi, którzy mają taki głód pisania i że chcą koniecznie ciągle być na półkach sklepowych, ciągle chcą, no tak, żeby ich tam twarz była w tym Empiku widoczna. Ja nie mam takiej potrzeby, w ogóle nie mam takiej potrzeby. Natomiast w momencie, gdy pojawiają się prośby, które trudno odrzucić, albo pomysły, które mi się podobają, no to nagle weryfikuję swoje zdanie, że mówię, no w sumie, dlaczego ta książka z Iwanem miałaby być ostatnia, skoro może nie być ostatnia, skoro można jeszcze coś fajnego zrobić. Tak? A komu byś nie odmówił jeszcze książki napisane? Wiesz co, miałem kiedyś pomysł napisania książki z Justyną Kowalczyk. Rozmawiałem z nią na ten temat, spotkaliśmy się, poszliśmy na mecz na Legię. Ona była niby wstępnie zainteresowana, ale do konkretów nie doszło, bo ona chyba chciała to po zakończeniu kariery zrobić, a ta kariera się ciągle przedłuża. Zresztą nie mam pojęcia, czy faktycznie napisała ją ze mną, czy nie z dziennikarzami, którzy przez całą jej karierę byli jej bliżej i których lepiej zna. Natomiast bardzo sympatyczna dziewczyna, przesympatyczna w ogóle, byłem zaskoczony i uznałem, że to by było dla mnie spore wyzwanie napisać taką książkę, bo piłka nożna to jest łatwa materia, to jest mnóstwo osób, mnóstwo anegdot, mnóstwo zdarzeń, mnóstwo życiorysów, które się przecinają. Natomiast Justyna Kowalczyk, ten samotny bieg, walka z samą sobą, no to jest coś takiego, co byłoby wyzwaniem dla mnie. Sam się zastanawiałem, czy potrafiłbym coś takiego opisać i pomyślałem,
Kurczę, to by mogło być takie właśnie wyzwanie, które cię motywuje, że nie piszesz kolejnych anegdot, mniej lub bardziej fajnych, tylko coś takiego życiowego. To z Justyną bym chciał napisać. Natomiast myślę, że Zbigniew Boniek jest taką osobą jeszcze nieodkrytą. Mimo, że jakieś tam książki były w przeszłości, to nikt jeszcze go dobrze nie odmalował. Chociaż w mojej książce, powiedzmy, jest taki zarys. A jak widzisz piłkę nożną w przyszłości? Nie wiem, czy ty masz jakąś taką wizję, co jeszcze może się zmienić w ogóle w tej piłce? Co uważasz, że powinno się zmienić, jeżeli chodzi o światowy futbol i o naszą rodzimą tutaj piłkę? A pytasz o przepisy piłkarskie, Ogół, rodzaj meczu? raczej nie, no prowadzenia meczu to nie, no bo taktycznie no to wiadomo, że już gdzieś tam wchodzimy na dość Wiesz, wysoki ja na poziom, przykład ale ostatnio się zastanawiałem, co bo mogłoby tak twoim zdaniem się zmienić? No bo te powtórki wideo, tak, teraz... powtórki wideo to jest jasne i od tego nie uciekniemy, bo za duże pieniądze gdzieś tam bokiem wyciekają przez to, że sędzia czegoś nie zauważył, więc one będą, to już nie jest żaden news, tylko Tak, no to ogólnoznana jest... wiadomość. Natomiast zastanawiam się nad jeszcze jednym, bo ostatnio była taka statystyka podana po meczu Barcelona-Atletico pierwszym w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, że grano przez, nie chcę teraz się skończyć, 53 minuty, 51 minut grano w piłkę, a 30, tam 7, 8, 9 minut po prostu nie grano, tylko ktoś leżał na boisku, ktoś wiązał buta, ktoś udawał, że zaraz wyrzuci aut. I z tego Atletico ukradło chyba 31 minut, tak? Bo oni grali wtedy w dziesiątkę i chcieli, żeby ten mecz, po prostu chcieli grać na czas. Więc tak sobie pomyślałem, 31 minut z 90 nie grało Atletico w piłkę, tylko gdzieś tam Przystoje takie, nie? próbowało tam lekko oszukiwać. Oczywiście mieli do tego prawo, bo jakby chcieli przegrać jak najniżej, trudno się im dziwić, ale zastanawiam się, czy nie dojdzie jednak do innego liczenia czasu kiedyś w przyszłości, za 20, 30, 50 lat, że trochę będzie jak w koszykówce, wiesz, że czas się zatrzymuje, Zatrzymanie tak? czasu. Bo trochę jednak czasami, gdy trafimy na bardzo perfidną drużynę, to jako kibice czujemy się oszukani, nie? Krzyczymy przed telewizorem, stawaj, nic ci nie jest, tak? I wiesz, a on 3 minuty schodzi. No, to jest denerwujące i zastanawiam się, czy ktoś kiedyś nie powie stop bo to jest trochę obniżanie szans faworytom, zwycięzcom, a wiadomo, że faworyci w piłce, w przepisach, też w tworzeniu przepisów mają najwięcej do powiedzenia, są najmocniejsi w tych gabinetowych gierkach. A w naszym tutaj, na naszym podwórku, co byś jeszcze zmienił? Reorganizację ligi mieliśmy. Można powiedzieć, że się trochę sprawdziła, bo ta końcówka była tak emocjonująca pod kątem tych punktów, tych zrównania punktów, tych To, że drużyn. będą emocje, to jest wiadome. Zawsze będzie dyskusja o niesprawiedliwości. Ona mnie do końca nie przekonuje, bo nie wiem, w każdym systemie, w którym jest playoff, to jest jeszcze większa niesprawiedliwość niż w polskiej lidze. Ale rozumiem, że ta reforma jest w jakiejś fazie schyłkowej i że już niedługo będziemy ją Ale oglądali. wrócimy do takiego systemu, jak jest w ligach zachodnich? Myślę, że tak, że Będziemy o zwiększać ile liczbę drużyn? SA37 jest systemem, który lubię, bo bardzo generuje emocje i sprawia, że non-stop jest walka o coś, to jednak jest to system nie na nerwy prezesów klubów i po prostu oni już tego nie wytrzymują nerwowo, presji związanej z kolejnymi meczami, a że oni będą o tym decydowali, no to już widzę, że w tym kierunku będą szli, by od tej reformy odejść. A idziemy w dobrą stronę, jeżeli chodzi o naszą piłkę? Ogólnie rzecz biorąc, tak, tylko to jest zawsze kwestia tempa, w jakim kogoś gonimy, tak? Jeśli my w dobrą stronę biegniemy 10 na godzinę, a ktoś tą samą No stronę ucieka właśnie. 20 na godzinę, to wiesz, to się nie spotkamy w pewnym momencie. No stadiony mamy, nie? Stadiony nie grają, No wiesz, właśnie. większym problemem jest brak boisk, wiesz, w Warszawie gdzieś przejść na jakieś osiedle, zwłaszcza te nowe, no to nie znajdziesz tam boisk, tak? Znajdziesz hulajnogę jakąś, plac zabaw, zjeżdżalnię, natomiast na pewno nie boisko do gry w piłkę. A jak mógłbyś się pokusić jeszcze a propos euro? Jakieś twoje zdanie, jak ty widzisz taką prognozę? Mi się przypomina rok 2002 czy 2006, jak polscy piłkarze wychodzili na boisko z takimi małymi kamerkami w ręce i nagrywali trybuny, nagrywali szatnie, nagrywali sami siebie, sobie tam machali. I, no wiesz, że generalnie turyści, tak? I oni mieli takie poczucie, że załapali się na wielką imprezę, że to jest i teraz trzeba to wszystko jakoś zarchiwizować.
podczas gdy wielkich piłkarzy na wielkich imprezach to nagrywa się, wiesz, kamerą główną podczas finału, jak się cieszą i nikt nie musi tam z własną kamerką biegać, tam Ronaldo Brazylijczyk nie biega z własną kamerą, więc miałem takie poczucie, że pojechała grupa turystów, oni może nie mieli do tego świadomości, ale gdzieś tak tej koncentracji na wielkim wyniku brakowało. A teraz z kolei jest grupa piłkarzy, którzy, no Robert Lewandowski nie wyjdzie z kamerką, Kamil Glik nie wyjdzie, no Grzegorz Krychowiak nie. Dla nich ta atmosfera wielkich meczów to jest całkowita normalność i dla nich to po prostu będzie kolejny dzień w pracy, ale w takim pozytywnym znaczeniu, że oni nie będą się czuli zaskoczeni, że no, tyle ludzi przyszło, taki ładny stadion, wiesz, to jest dla nich normalka. No Krychowiak zresztą grał tutaj w dużej imprezie, jakby nie patrzeć. Ale przypominam ci, że Euro nie tutaj grały, tylko no właśnie. Jeszcze tak na koniec chciałem ciebie zapytać, to już tak odnosząc się do tych porad dla tych młodych osób, które zaczynają jeszcze może, w zasadzie doszliśmy do tego, że ta sumienność chyba jest jedną z najważniejszych cech. Czy masz jeszcze coś, co mógłbyś ewentualnie polecić tym młodym osobom, które zaczynają? No bo mówię, na pewno też to, co wspominałeś, że nie warto kopiować, tak? Bo to też jest dosyć istotne, żeby naśladować, żeby każdy miał jakiś swój styl. Czy coś jeszcze widzisz, co mogłoby tak wyróżnić? Taką? Widzę plagę u młodych dziennikarzy. Takiego uciekania w łatwe tematy. No, ja mogę też codziennie usiąść, wejść na BBC, przetłumaczyć 4 teksty, napisać, że Arsene Wenger nie wygrał mistrzostwa i że powinien odejść, napisać, wiesz, dlaczego Arsene Wenger jest zły, a Claudio Ranieri jest dobry. Okej, to też się wszystko gdzieś tam przydaje w pewnym momencie, natomiast dziennikarz musi mieć głód spotykania się z ludźmi, wychodzenia do ludzi. Dziennikarz zanim napisze tekst o lidze angielskiej pierwszej, to niech przez 10 lat pisze tekst o polskiej trzeciej lidze, drugiej lidze, pierwszej lidze, spotyka się z ludźmi, poznaje ich, chodzi na wywiady, jeździ na reportaże. Po prostu dziennikarstwo to nie jest siedzenie za komputerem, za biurkiem w domu, że mama puka, że obiad zrobiła, a ty mówisz, mamo, jeszcze nie, bo muszę napisać, że Arsene Wenger zawalił sezon. To wiesz, to jest bardzo łatwe, ale nie o to chodzi. Ja widzę, że dzisiaj dziennikarze przychodzą i mówią, tak, jestem chętny do pracy, wszystko będę robił, absolutnie. No to ty mówisz, no to pojedź do Gdyni na mecz Arki Gdynia, a gość jest, wiesz, nie wiem, ze Świnoujścia, no to kawałek ma. Ja już mówię, no to wiesz co, ja bym napisał, że Bayern Monachium jest w lekkim kryzysie, wiesz, i już zaczyna się kombinacja. A ta kombinacja skutkuje na koniec tym, że on w końcu mówi, wiesz co, to ja jednak będę sobie pisał na taki portal, który się nazywa tam Bundesliga, wiesz, gol.pl. Po godzinę. Tak. I po prostu jak ja zaczynałem, to ja wiedziałem, że jak nie wyjdzie mi w przeglądzie, czyli się spalę w przeglądzie, jakoś w nerwie w przeglądzie, to ja nie będę miał dokąd pójść, bo nie istniał żaden internet, tak? Albo byłeś w przeglądzie, albo w ogóle się nie było. Natomiast dzisiaj ludzie myślą, no tak, to mnie nie chcą, to za dużo wymagają, to sobie pójdę tam, to tam, albo założę sobie bloga swojego i sobie będę pisał. Nie, no trzeba mierzyć wysoko i próbować być najlepszym wśród najlepszych. A to jeszcze z czystej ciekawości zapytam, jak oceniasz, bo gdzieś tam ja staram się działać w internecie, ale to nie tylko ja jestem, widzę tam jakichś młodych chłopaków, którzy też coś tam robią. Ja tam siebie nie nazywam żadnym dziennikarzem, robię to z czystej pasji, ale no, można powiedzieć, że niektórzy starają się coś robić ciekawego. Nie wiem, czy tam widziałeś coś w internecie, jakieś nowe, jakieś właśnie na YouTubie programy, coś takiego? Jak ty to oceniasz w ogóle, taką przyszłość czegoś takiego? No bo czy ten internet nie wyprze za jakiś czas na przykład, nie będzie ciekawszy oglądanie w internecie tych programów, jakichś tam ciekawostek niż to, co jest w telewizji obecnie? No na pewno w tą stronę to zmierza i jakby produkcje YouTube'owe niezależne od ramówek telewizyjnych mają olbrzymi potencjał. Widzę mnóstwo ludzi, którzy mają zapał, pasję. Widzę mnóstwo stron internetowych, które powstaje. Natomiast często te osoby mają potem problem z dostosowaniem się do rytmu życia redakcji i chcą za dużo rzeczy robić po swojemu. Oczywiście to jest fajne, że robią po swojemu, ale też trzeba znaleźć w tym złoty środek. Produkcje YouTube'owe, no to jak najbardziej, przecież widzimy tam liczba subskrypcji czasami u niektórych, to jest po prostu kosmiczne. No właśnie, nie? Wyświetlenia, subskrypcje, to jest mnóstwo. Tak. Czasem mówię, no jeszcze ten temat piłki nożnej nie jest tak medialny może jak tych szafiarek, ale, ale tu właśnie trzeba znaleźć gdzieś tam taką ciekawostkę, bo widzę, że takie mimo wszystko ciekawe tematy, które nie są koniecznie pokazywane w telewizji czy w gazetach, których się nie przeczyta, to chyba jest najczęściej takim. Dlatego tak mnie ciekawiło twoje zdanie, jak w którą stronę to może pójść, bo sam teraz puszczasz tak swój program, który jest najbliższy. Myślę, że z czasem powstaną wielkie gwiazdy YouTube'a też piłkarskiego. Nawet patrząc na to, co robi Łukasz Wiśniewski z PZPN-u, który oczywiście ma zaplecze tak technologiczne, finansowe, ma dostęp tam, gdzie nikt inny nie ma dostępu,
ale mimo wszystko widać, jakie on wykręca liczby. No, że brak jakby wejścia do profesjonalnej telewizji nie jest żadną barierą tak naprawdę dzisiaj. Jest po prostu inaczej tworzysz swój biznes. I robi przede wszystkim te materiały niestandardowe bardzo, co chyba właśnie w internecie się najlepiej sprawdza. Czyli taki totalnie niestandardowy, bo w internecie mimo wszystko można sobie pozwolić na więcej niż w jakiejś publicznej telewizji. Dobra, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Miło było, fajnie się spotkać. Jeszcze prosiłbym Cię o podpis na piłce. Dobrze. Jak to zawsze mam na koniec. Tu łatka, żebyś sobie znalazł. Dziękuję Wam za oglądanie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do subskrypcji, lajkujcie, wchodźcie na Facebooka. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w najbliższym odcinku. Cześć!